Was, kochani, w ostatnim odcinku naszego cyklu muzycznego Sala Muzyczna. Dzisiaj przed nami odcinek o piosence w tematyce zimowej, a nazywa się on... Zanim zaczniemy dzisiaj śpiewać naszą piosenkę, muszę Wam przypomnieć, że zawsze przed śpiewaniem warto się rozśpiewać. Co to znaczy? Ostatnio o tym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś jeszcze tego odcinka nie widział, to robi teraz stop i najpierw próbuje przenieść się do odcinka numer 2, który odnajdziecie na stronie internetowej Kościańskiego Ośrodka Kultury bądź na Facebooku. Nie traćmy czasu! Zaczynamy! Dzisiaj nauczymy się piosenki, która nosi tytuł Sanna. Słowa do tej piosenki napisała pani Barbara Koszut, a muzykę pan Adam Markiewicz. Sanna, co to w ogóle oznacza? To takie tajemnicze słowo. Ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to po prostu kulik. Sanna, jeździmy w kuligu na sankach. A drugie znaczenie to bardzo ośnieżona droga, na której oczywiście możemy jeździć na sankach. Także znamy już znaczenie naszego tytułu, naszej piosenki Sanna. Chciałabym teraz, żebyście posłuchali pierwszej zwrotki naszej piosenki. Naszej piosenki. Nauczymy się teraz tekstu. Ja będę mówić po kolei każdy wers, a Wy na zasadzie echa będziecie powtarzać po mnie. Pamiętajcie o zasadzie wyraźnej dykcji. Trzeba bardzo wyraźnie wymawiać wszystkie słowa. Otwieramy ładnie buzię, staramy się, żeby wszystkie nasze słowa były bardzo zrozumiałe. Zima, zima, zima. Pada, pada śnieg. Pada, pada śnieg. Jadę, jadę w świat sankami. Jadę, jadę w świat sankami. Sanki dzwonią dzwoneczkami. Sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. W takim razie nauczymy się teraz melodii. Będzie to działało na tej samej zasadzie, co nauka tekstu, czyli Wy będziecie echem i będziecie powtarzać po mnie każdy wers. Pamiętajcie o tym, żeby otwierać buzię, ale nie na boki, tylko do dołu. Wtedy na pewno wspaniale zabrzmicie. Zima, zima, zima. Będzie się powtarzać także w drugiej zwrotce. Posłuchajcie. Cyni, cyni, cyń. Cyni, cyni, cyń. Cyń, cyń, cyń. Spróbujmy razem. Cyni, cyni, cyń. Cyni, cyni, cyń. Cyń, cyń, cyń. I mamy pierwszą zwrotkę gotową. Jestem przekonana, że świetnie Wam idzie, dlatego możemy już przejść do drugiej zwrotki. Nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że pamiętacie o wszystkich zasadach, które powiedziałam w poprzednim odcinku i na koniec będę mogła usłyszeć coś wspaniałego. Posłuchajcie drugiej zwrotki. Zmienia się tylko tekst. Jaka pyszna sanna, parska raśną koń, śnieg rozbija go. Dzwoneczkami, cyni, cyni, cyni.
dzień. I to koniec naszej drugiej zwrotki. Spróbujemy się teraz nauczyć tekstu. Powtarzacie za mną tak jak echo. Jaka pyszna Sanna. Jaka pyszna Sanna. Parska raśno koni. Parska raśno koni. Śnieg rozbija kopytami. Śnieg rozbija kopytami. Sanki dzwonią dzwoneczkami. Sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Tak jak mówiłam, jest to część dzyń, 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 która powtarza się także w drugiej zwrotce. Mam jeszcze takie, na pewno macie do mnie takie pytanie. Co to znaczy jaka pyszna Sanna? Pyszna, czyli wspaniała, a parska raźno koń, czyli parska bardzo żwawo. Możecie sobie przypomnieć nasze ćwiczenie z konikami z odcinka drugiego. Serdecznie Was do tego zachęcam. A teraz nauczymy się linii melodycznej, która jest taka sama jak w pierwszej zwrotce, ale z nowymi słowami. Zaczynamy. Jaka pyszna Sanna. Ponieważ myślę, że już ją opanowaliście bez żadnego trudu. Mamy do tego specjalnie przygotowany podkład muzyczny. Możecie także użyć różnych instrumentów perkusyjnych. Ja mam tutaj na przykład tamburyn. To powinniście znać ten instrument z pierwszego odcinka, gdzie poznawaliśmy różne instrumenty. Możecie też sami wykonać jakiś instrument perkusyjny, bądź po prostu klaskać w momencie dzyń, dzyń, dzyń. Spróbujmy zaśpiewać razem. Pamiętajcie o tym, żeby ładnie otwierać buzię. Możecie sobie teraz wstać, rozluźnić się i pięknie spróbować zaśpiewać razem ze mną. Zima, zima, zima. Jaka pyszna Sanna, parska raśno koń, śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami, dzyń, 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 dzyń. I to już piosenka gotowa. Nie spodziewaliście się, że tak szybko nam pójdzie, prawda? Ja wiedziałam, że jesteście zdolni, dlatego myślę, że nadszedł już czas, żeby ogłosić naszą muzyczną niespodziankę, którą będzie mini konkurs wokalny na najwspanialsze wykonanie piosenki Sanna. Jeżeli dzisiaj śpiewaliście razem ze mną, myślę, że już tylko krok dzieli Was do wzięcia udziału w naszym konkursie. Jedyne, co trzeba zrobić, to wysłać na podane w regulaminie mail swoje nagranie wideo, jak śpiewacie Sannę.
Możecie pobrać pod spodem podkład muzyczny do tej piosenki, zaśpiewać razem z podkładem. Jeżeli wolicie, możecie zaśpiewać a cappella, czyli bez podkładu. Jest to forma dowolna. Najwspanialsze wykonania zostaną nagrodzone bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Dlatego Was zachęcam do udziału w naszym konkursie. Nasza karta zgłoszeniowa, regulamin oraz podkład znajduje się na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury pod naszymi filmami. Myślę, że na pewno będziemy mogli odsłuchać wiele Waszych wykonań. To będzie dla nas naprawdę wielka przyjemność, dlatego czekamy na Wasze wideo. Ja Wam dziękuję za nasz trzyczęściowy program, dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za to, że pobyliście razem z nami podczas ferii i życzę Wam wspaniałości, samych wspaniałości muzycznych i nie tylko, spełnienia marzeń, powrotu do szkoły i wszystkiego, co najlepsze dla Was. Dziękuję Wam raz jeszcze, muzyczne pozdrowienia.